2 kW z dostawą z Polski, 3,2 metra średnicy, bo parę osób pytało, więc Jessica się postarała i mimo problemami z magazynem to 1,53 m długość pojedynczego śmigła, czyli 3,20 średnicy, prawie największe to, co może wejść na dach. Największe, co może wejść na dach, to 2 metry średnicy, ale to już trzeba kombinować z masztem. Nie? Jessica zrobiła w tej chwili zamówienia do 15, bo wtedy wychodzą do Polski na polski magazyn elektrownie. Zrobiła w wersji 220 V, ale w międzyczasie okazało się, że mocno staniały lify PO4. I w związku z tym wiele osób, które myślało wcześniej, że tylko do on-gridu, tylko żeby dołożyć do istniejącej instalacji fotowoltaicznej, teraz będzie myśleć o tym, żeby dołożyć do istniejącej instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii. No i jak na razie magazyny są na 48 V. Więc się zastanawiamy, co z tym zrobić. Sterownik do elektrowni wiatrowej to jest około 1000 zł. Nie? Z kolei to, żeby twój magazyn dogadał się z twoim inwerterem, to znowuż jest i problematyczne, i znowuż w przypadku niektórych inwerterów będzie niemożliwe. I tutaj jest takie proste wyjście. W tej chwili mocno staniały chińskie inwertery. W tej chwili mocno staniały inwertery 48 V 5 kW na AliExpressie. Co nam to daje? Te inwertery najtańsze mają PWM, więc tam wpinamy 48-woltową elektrownię, wpinamy do inwertera. I on już zarządza ładowaniem tego na akumulatory. A jako, że są to akumulatory LiFePO 4, to możemy z tego prądu korzystać 6000 razy bez przerwy, rozumiesz? 6000 razy w sensie 6000 cykli, nie? Że 6000 razy naładować, rozładować, naładować, rozładować. Okej, to wiesz, nie jest jeszcze wszystko. Mam wrażenie, że w ciągu roku, półtorej roku zaczną te magazyny iść w wyższe napięcie, ale na razie jest jak jest. Na razie jest 48 V. Więc rozwiązanie jest takie, że albo kupujesz elektrownię 48 V i wtedy po prostu prostownik i bez żadnego dodatkowego sterownika wpinasz w inwerter, albo jeżeli twój inwerter on-gridowy w ogóle nie ma możliwości pracy z magazynem energii, no to również to samo wyjście. Natomiast jeżeli jest tak, że masz wolne miejsce w inwerterze on-gridowym, no to u pana Zbyszka albo pana Wojtka kupujesz sterownik za 1000 zł mniej więcej. I wtedy rzeczywiście najbardziej opłaca się od Jessica wziąć tą wersję 220 V, dlatego że ona będzie miała około 400 V pracy, co oznacza, że będzie tym polskim producentom bardzo łatwo zrobić sterownik do tego. W tej chwili to jest w zasadzie największa elektrownia, którą można bez zgłoszeń, zezwoleń po prostu na dachu postawić. Ja cały czas walczę, bo wiem, że ktoś tam kupił moje stare narzędzia i można kupić moją starą elektrownię, cały czas walczę, natomiast wiesz, no, jakby niezbyt się lubimy z ludźmi, z którymi kiedyś tam byłem konkurencją, więc czy będzie w ofercie elektrownia już o średnicy 4 metry w podobnej cenie, to nie powiem, ale zobacz, jak już się dzieje, że za 4000. Natomiast nie wiem, czy w ogóle taka elektrownia jest ci potrzebna, bo za 4000 zł masz elektrownię 2 kW mocy, takiej uczciwie podanej, ze śmigieł 3,2 metra. Rok temu jeszcze nawet nie liczyłem, że nam się takie rzeczy udadzą. Mów, co o tym sądzisz i które napięcie. Mów, co o tym sądzisz i które napięcie warto wybrać, bo do 15, jeżeli chcesz 48 V, to do 15 trzeba Jessice dać znak, bo wtedy wychodzą rzeczy do Polski.
Dodatkowo, jeżeli chcesz właśnie na jakieś specjalne napięcia, bo może masz inwerter, który pociągnie do 1000 V i chcesz wziąć na 380 międzyfazowego, czyli na jakieś 700 napięcie pracy, to w tym momencie 30% przedpłaty przed 15 spowoduje, że razem z całą tą dostawą twoja elektrownia przyjdzie do Polski. Ta-dam, stary. Pozdrawiam.